Od razu strzelimy do Wasyla. Jakie jest twoje zapatrzenie się na walki na gołe pięści? Spoko opcja, według mnie, ale nie wiem, ja się tam na to nie piszę, ja wolę boks klasyczny. W filmie promującym Wasyl stwierdził, że zmieni ci wynik i postawi jedynkę na końcu. Jaki jest twój stosunek do tego? Wiesz co, to tylko promocja walki, nie? Zobaczymy, jak jutro będzie. Fajny chłopak, także bardzo przyjemny. A masz już jakiś plan na tą walkę? Mógłbyś nieco zdradzić ten twój plan? Nie wiem, tak naprawdę nie wiemy, czego możemy się po nim spodziewać, bo nie widzieliśmy go w boksie zawodowym jeszcze, nie? Gromda to jest całkiem inny żywioł, całkiem inny, można nawet powiedzieć, sport w ogóle. No a właśnie ja tak patrząc z boku, można powiedzieć, że właśnie walki na gołe pięści to są krótkie walki. Czy ty chciałbyś go wypunktować i wygrać powiedzmy w tych 6 rundach? No wiesz co, jeżeli go wypunktuję, to go wypunktuję. Jeżeli będzie luka i uda się go powalić i skończyć, to go skończę, nie? Tam nie ma zmiłuj tak naprawdę w ringu. Twój trener mówił, że są właśnie jakieś luki znalezione na podstawie walk na Gromdzie. Mógłbyś wymienić chociaż jedną? No wiesz co, no szeroko trzyma te ręce, ale wiesz co, boksowałem też z zawodnikami, którzy mieli szeroko ręce, a nie dało im się na przykład włożyć niektórych tych kontr, nie? No zobaczymy tak naprawdę jutro, wiesz co, ring zweryfikuje. No zobaczymy, jakie ma luki w ringu tak naprawdę, nie? A czy ty chciałbyś się sprawdzić w takiej konkurencji, jaką jest Gromda i walki na gołe pięści? Jak za dobre siano i za parę lat, szkoda mi rąk, wiesz? A jak twoje przygotowania do tej walki? Powiem ci, że bardzo dobrze. 5 tygodni tak naprawdę... Wyciszę telefon, już wytniecie. 5 tygodni tak naprawdę pracowałem tak ciężko i w sumie, szczerze mówiąc, to chyba był mój najmocniejszy obóz, jaki do tej pory zrobiłem. Bo co by nie mówić, Wasyl to nazwisko, Wasyl to dobry zawodnik, charakterny przede wszystkim i dobrze wiem o tym, że będziemy się napierdzielać jutro ostro. Liczysz na przysłowiowe wiatraki? Mogę się spodziewać tego, wiesz co? Ale z tego, co widziałem, jak oglądałem Gromdę, bo oglądam Gromdę od już w sumie jedynki, już na jedynce mi się Wasyl bardzo spodobał. Później przybrał na masie, jeszcze bardziej mi się podobał. Raczej takimi wiatrakami nie sypał aż, jak niektórzy, ale widać, że jest trochę ułożony boksersko. W dalszej kolejności z jakim przeciwnikiem byś się chciał spotkać? Czy skupiasz się na twoim najbliższym rywalu? Skupiam się na rywalu swoim, ale jeżeli jest taka opcja, to Krzysztofa Twardowskiego bym zaprosił do ringu. Dobrze, dziękuję bardzo za wywiad. Dzięki, spoko. Bum, bum. Będzie ogień. Kora. Czysta energia. Odwiedź zoodoptuj.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Zoodoptuj.pl.